Czy witajcie z tej strony Demo i... Bartosz, witam. No, już zaatakuj mnie. I tak cię to nie ruszy, bo jesteś z kamienia. I witamy was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z naszej serii Zagrajmy w Magica na koopie. Będzie mi tego bardzo brakowało. Dajcie znać w komentarzach poniżej, może też w jakich grach byście chcieli zobaczyć nas, nasze wspólne granie oczywiście, tak. W ramach jakichś wspólnych serii. Wiesz co, tam na dole chyba jest sekret, bo tam do góry raczej mamy iść. Okay. Lub też, czy byście chcieli zobaczyć na przykład, nie wiem, DLC do tej Magiki, czy w ogóle Let's Play z Magiki 2, choć widziałem, że na przykład na Steamie recenzje i ogólnie na Metacriticu to jest chyba 70-100, a na opiniach społecznościowych to jest po prostu bardzo źle oceniany produkt, więc tak. Nie wiem, czy dwójkę podobno będzie. Podobno Magica coś nie bardzo, ta dwójeczka. Chociaż powiem ci szczerze, że ona miała premierę dosłownie kilka dni temu, także może jeszcze przedwcześnie, żeby ją oceniać. Podejrzewam, że może na początek rzucili się fani gry na dwójkę i wiesz, no oni może liczyli na coś innego i są zwyczajnie niepocieszeni. No tam czytałem, że jakieś niezbalansowane rzeczy są i tak dalej, no ale cóż, no aha. Dobra, to napiszcie, tak, no to proponujcie gry po prostu, proponujcie okay. Gry w komentarzach, na Facebooku. Burtusz, dokładnie. O, pamiętasz to? Nie. Co nas przeniósł, nie? No dokładnie, ale słuchaj, czekaj, nie nauczyliśmy się materializacji. O kurde. Kurczę. Szukam jej. Broń mnie. Okej. To by było najłatwiejsze. Zablokował zadanie. Się. Gdzie to jest? Jest, materializacja, mam ją. Dawaj, umarłem. Skreś mnie, błagam. Tylko weź sobie obronę od wody najpierw. Obronę... No wysusz się. Dobra, dzięki. Teraz wiesz, co musisz robić. Bo się leczy, zobacz. Nie, tak go nie zabijemy. Materializacja musi być. Rzuciłem na niego, ale nie działa. Na pewno? Tak. Zobacz. Czekaj, bo mi się... A czekaj, bo to Vlad miał nam pokazywać, kiedy mamy rzucić tą materializację. No. To może tak wiesz, musimy po prostu się utrzymać troszeczkę. Może to chodzi o... A może tam materializację ustawić na przykład na tornado, które nam tutaj będzie strasznie przeszkadzało chyba. Czekaj, materializacja... Kurczę, mylą mi się Jezu! Nie, ale faktycznie, to jest po prostu dalsza część, dalsza faza walki z tym bossem, tak. Więc... Tak, no to by było za proste, nie? Jakbyśmy tutaj go zabili w sekundę. O Jezu! Jestem taki ciężki, że nic mi nie zrobiło. S, Q, F, A, E, S. Wow! W ostatniej chwili chyba materializację użyłem. Chyba się udało? Nie wiem, co to się dzieje. To chyba ta materializacja to nie był dobry pomysł. Coś czuję, że z tym gościem będziemy walczyć. No. Że Grimnir zginie. Przekonałem go. Trzeba przyznać, że robił to, co do niego należało. Okej. A widzisz, że mamy podstawowe bronie? No, to jest najgorsze. To koniec gry, my tu powinniśmy być ubrani po prostu. O, masz. O Jezus. Nie. Wiedziałem, że to by było za łatwe. O matko, żółci? Co? Co to za czarna dziura? Okej. Nie wiem, ze mnie... Widzisz to, co on rzuca? Okej.
O matko. Zabiłem go! I kamień ode mnie oberwał. Łącznie zadaliśmy 8400. To było proste. Poznajesz wir. Co to jest? Czy to był koniec gry? Albo po co nam to? Beholder. No, pocieszające. Dunka, dunka. Okej. Proste to było. Grom tutaj załatwił sprawę. Zobacz. No nie wierzę normalnie. Tylko ten poziom składałby się z dwóch bossów? Mhm. To chyba powinniśmy trochę dłużej z nimi walczyć. Chyba tak. No cóż. Okej. Okay. Ui, udało się. Jak się podrapali po głowie, że to chyba nie to. A co to się dzieje? Nie wiem. Patrz, to nie wiedziałem. Koniec. Wiedziałem. Aaa, credits. Czyli jednak. Dobrze, o, to jeszcze... Ja propo... O matko. To był ostatni łoś do achievementa. Czekaj, zobaczę ten wir. Jezu, proszę nie. O matko, jakiś skomplikowany. Gotowy. To się... Nie, nie rób tego! Wskrześ mnie. Aha. To robi czarną dziurę, ale żeby ją zrobić, musisz się zabić. No ale ja to zrobiłem. A to nie mi wyszło? To ja na ciebie rzuciłem. Jak śmiałeś. Jakie genialne. Ja też się będzie wsysało pewnie przeciwników teraz wszystkich. Pewnie tak. O, zobacz, co się z tym łosiem dzieje, z jego twarzą. QR, S, QR, E, QR. Nice. Powiem ci, że ten wir jest nice. Nie no, generalnie to są jeden z ciekawszych... Nie! Asa! Kurde! Jedne z ciekawszych kredytów chyba, nie? No tak, no bo tak naprawdę tutaj cały czas jesteśmy, wiesz, w grze. Dokładnie. I można sobie spróbować wir. A ostatnio... Czekaj, zrobiłem coś fajnego. O ile mi się to uda. Zobacz sobie to połączenie. Ooo! Oh. Widziałeś czy nie przez chwilę? Nie, nie. Czekaj. E, W, Q, R, Q... nie. Coś pomyliłem. E, D... O, czekaj, czekaj, czekaj. Jest. Zwróć uwagę, że zmienia kolory ta aura. Nie widzę jej. Nie widzisz mojej aury? Nie. Nade mną taka powłoka. Nie widzę nic. To rzuć sobie E, W... Czekaj. No. Bo coś jeszcze tutaj próbuję. Tak. Wystukać. Wow. Jak E? E, W, D, Q, R, Q. I na siebie. Ale żadnej aury nie mam. No masz nad sobą taką. Nie mam. Ja widzę u ciebie. Ja nie. No zobaczysz sobie u mnie najwyżej. Ej. Biedny łoś. No nic, słuchajcie, to by było chyba na tyle. Tu już widzę, że lecą podziękowania, więc za chwilę to tak, się Znaczy zakończy. Jestem ciekaw, co się stanie też. Też jestem ciekaw, gdzie w końcu tutaj dolecimy. Wow. Ty, bo cię jak Fafnira zaspamuje zaraz. Jak to było? Okej, okay, nie pytałem. To jest genialne. O! Nie dotrwałeś do końca! O! Zamknęła mi się księga. I też. I co teraz? A, można ją otworzyć od nowa i gra jest... Od nowa. Od nowa. No cóż, moi drodzy. Zamykamy księgę. Wygląda na to, że...
Seria dobiegła końca, gra dobiegła końca, fabułę mamy już za sobą. Jedyne teraz możliwości to są albo wyzwania, nie wiem co to jest, albo pojedynek. Albo DLC. Albo jakieś DLC. Także ogólnie może umówmy się tak, żebyście proponowali w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Czy dalej Magicę, coś z dostępnych rzeczy typu wyzwania, pojedynek, DLC, czy może jakąś inną grę. Bądź też, nie wiem, może w ogóle totalnie coś innego. Chociaż nie wiem, co my byśmy mogli robić oprócz grania, ale proponujcie. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Dokładnie. To będziemy czekać w takim razie na jakieś propozycje. Czy to Magica, czy to DLC w Magice, czy jakieś zupełnie inne gry. Po prostu napiszcie, co byście chcieli zobaczyć i my myślę, że będziemy kończyć w tym momencie, powiedzmy, tak, tę serię pod kątem przynajmniej fabularnym na koopie. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy za oglądanie, się dotrwaliście do końca tej serii. Mamy nadzieję, że wam się naprawdę podobało, że się uśmialiście razem z nami wiele tak, razy. No, i że miło spędziliście te ile? 5 godzin chyba? Ponad 5 godzin. Myślę, że prawie 6. Chociaż czekaj, mogę to sprawdzić, wiesz? Mhm. Wystarczy, że założę grę. Okej. Okay. 6 godzin, 27 minut, 33 sekundy. No tam także wycinając kilka różnych rzeczy, to z 6 godzin pewnie. Tak, dokładnie, bo tam... Dokładnie, także słuchajcie, będziemy kończyć w takim razie w tym miejscu. Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie, piszcie w komentarzach poniżej, co sądzicie o tym, co chcecie zobaczyć i tak dalej, jakie macie pomysły. Zachęcamy do oceny tego filmu, no i mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście. Do następnego razu, mamy nadzieję. Trzymajcie się. Trzymajcie się, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Pa, pa.